Siemka kochani, ja jestem Sumi i dzisiaj przychodzę do was z mega spontanicznym filmem, bo mam się pakować, ale po co się pakować, skoro można nagrywać film, no nie? Wiadomo. A przychodzę dzisiaj do was z filmem Mój zwierzęcy przyjaciel, tak. Mój zwierzak się musi pokazać, chodź. Chodź. To jest mój zwierzak, nie wiem czy go widać, chociaż trochę. Jezus. Tak, to jest mój zwierzak. Dobra, i ogólnie to będzie wyglądało tak, że najpierw poodpowiadam na te wszystkie pytania, bo jest ich bodajże 9, więc jest ich bardzo mało, nie wiem, uwinę się tym może w 3 minuty, więc postanowiłam, że najpierw odpowiem na te pytania, a później zrobię takie story time, my dog story time, że opowiem po prostu, jak go dostałam, całą tą historię, jak go w ogóle chciałam mieć, więc ja nie przedłużam już, zaczynamy. Dobra, pierwsze pytanie. Jak nazywa się twój zwierzak? On się nazywa Coffee. Kawa, bo... Umarł. Bo wygląda... Coś, on ma takie plamy, nie? Chodź, pokaż się. Muszę cię pokazać, chodź. Tu. Ma takie plamy, widzicie to? Dobra, reszta. Jakie to zwierzę i jakiej jest rasy? No, jak widać, jest to pies. Chociaż nie wiem, może być też kotem. To zależy, ale jest to kundel zwykły taki, może jakiś mieszaniec, ale ja go nie mam od szczeniaka, więc wam nie powiem dokładnie, ale jest to taki kundel. Jak długo jest już z tobą? No i przypał! Bo ja tych pytań wcześniej nie czytałam. Chwila. Rok i 4 miesiące. Tak, dokładnie tyle. Jak dostałaś swojego zwierzaka? Dostałam go od rodziców. To jest schroniska właściwie, jeśli mogę tak powiedzieć. Tak, bo Coffee jest ze schroniska. Coffee się nie chce pokazywać, no nic, trudno. Ale jest ze schroniska i dostałam go... W sumie nie było takiej żadnej okazji, po prostu dostałam go na wiosnę, bo to było w marcu. Także no spoko. Więc dostałam go ze schroniska, jeśli mogę tak powiedzieć. Zaraz to będę wszystko opowiadać, nie? Ile ma lat? Coffee ma ponad 2 lata. No, 2 lata i kilka miesięcy, bo ja nie wiem dokładnie, nie? Bo jak on był w tym schronisku, to tam nie było dokładnie podane z dniem i miesiącem, kiedy się urodził. To tak na oko, no nie? Ale ma 2 lata. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka? O Boże, on jest cały dziwny. Pomniem, ale... Z kim przestajesz, takim się stajesz. No nic, ale myślę, że chyba bardziej, najbardziej to, że potrafi się na mnie obrazić. I na przykład jak się na mnie obrazi, to mogę go wołać, a on nie reaguje na swoje imię, w ogóle się obraca do mnie tyłem. Więc no, jest bardzo mądry i inteligentny, naprawdę. Co twoje relacje ze zwierzakiem znaczą? Nie rozumiem trochę tego pytania. Co znaczy, że znaczą? No, znaczą tyle, że to jest mój pies, tak najkochańszy i go kocham. Nie? A ty mnie kochasz? Chyba nie, śpi. Ulubione chwile. O Boże, to chyba wszystkie. No, oprócz tego, jak muszę się na niego krzyczeć, bo szczeka okropnie. Na przykład on biega po podwórku, po czym biegnie do od ulicy i zaczyna szczekać sobie na ulicę, bo czemu nie? I alarmuje. Alarmuje? Hałasuje. Bo on ma jeszcze taki piskliwy, straszny głos, więc to jest jakaś w ogóle masakra. No. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Coffee ma milion, trylion przezwisk. Więc to można wymienić nieskończoność. Ale takie najbardziej, najczęściej używane to będą właśnie Coffee, Kofek, Kofineasz, Kofeusz, jakiś Kofelando, jakoś tak ostatnio do niego powiedziałam. Albo Kiep jeszcze, Cep. No, to bardziej jak jestem niego zła. Nie? No. I właśnie tym sposobem skończyły się pytania. Może minęło jakieś 5 minut filmu, więc no...
przejdźmy teraz do My Dog Storytime. Wymyśliłam tu nazwę właśnie. Więc tak, moja historia, przygoda z Kofim. Kofi, pokaż się chociaż na chwilę. Czy go tu widać? Może trochę, uszka mu widać. Więc moja historia z Kofim zaczęła się tak, że strasznie chciałam mieć psa. I to już zaczęło się 2 lata temu, Boże, nie pamiętam. Jeszcze zanim go dostałam. Kiedy to było? Który to był rok? 2016. I że właśnie strasznie chciałam go mieć i to była jesień, nie wiem, bodajże listopad albo grudzień, nie, grudzień nie, ale listopad chyba, czy październik. I strasznie chciałam mieć psa, już namawiałam po prostu mamę nie wiadomo jak, że po prostu ja się naprawdę będę nim zajmować, ale oczywiście odpowiedź nie, bo kto go będzie wyprowadzał. Nie no, teraz żartuję, nie pamiętam dokładnie co powiedziała, ale no, ale coś ten deseń, że nie. No więc starałam się, zaczęłam rysować jakieś rysunki. Ja i mój piesek, coś ten deseń, że no bardzo, naprawdę bardzo chciałam mieć psa. No ale niestety moja mama się nie zgadzała. Jakoś później były święta i później, a później był styczeń i jakoś zaczęłam tak, że wzięłam jakąś maskotkę moją, jakiegoś, wiecie, takiego misia, ale pieska. I zaczęłam wstawać godzinę szybciej, żeby udowodnić mojej mamie, że będę potrafiła po prostu z nim wychodzić, że będę potrafiła wcześniej wstawać. No i tak sobie z nim wychodziłam przez miesiąc około, albo nawet dwa, że po prostu to faktycznie codziennie wstawałam godzinę czy pół godziny wcześniej i przychodziłam z tym psem do kuchni, dawałam mu jeść do misek. No wyprowadzałam, nie wyprowadzałam, bo wyglądałabym prawdopodobnie jak jakaś kretynka, albo jakaś, więc wolałam nie wyprowadzać tego psa, ale mimo wszystko wstawałam właśnie wcześniej, żeby nie było. No i jakoś w marcu, właśnie moje na początku marca, moja mama powiedziała, że okej, że możemy się wybrać, ale jeszcze nie jest pewna. Mówię, no okej, no i poszliśmy do schroniska, bo właśnie, aha, bo najpierw było tak, że ja chciałam mieć w ogóle Yorka albo właśnie takiego i patrzyłam na OLX-ie i tak dalej, jakieś psy, szukałam ogłoszeń. Właśnie Yorki, no ale nie ukrywam, było to bardzo drogie. A no i moja mama wpadła na pomysł, że no to może ze schroniska. No bo jednak dać takiemu psu dom to faktycznie jest satysfakcja. No i poszliśmy do tego schroniska. Właściwie ja poszłam najpierw z tatą, to była sobota. I poszłam wtedy do tego schroniska, ta pani ze schroniska naszego w Raciborzu, bardzo polecam to schronisko. Poprowadziła nas pod tym całym schronisku, było tam wtedy chyba 85 psów w schronisku i chyba 30 kotów, nie pamiętam już dokładnie, ale było strasznie dużo tych psów, więc czy 100? Ponad 100 tych psów? No nie pamiętam. W każdym razie właśnie było ich strasznie dużo. I ona oprowadziła po tych psach, jakoś wytłumaczyła. I ja wtedy Kofiego, znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest Kofi, bo wtedy on nie miał imienia. I nie widziałam go w ogóle wtedy. Więc mówimy, a dobra, jutro przyjdziemy w ogóle z moją mamą. W niedzielę przyszliśmy właśnie z moją mamą i z tatą. I tak też oglądamy te psy. Jeszcze raz nas pani oprowadziła. I w sumie jakoś tak moja mama stała nad tymi klatkami, jakoś tak nie była pewna. Już mieliśmy wychodzić, nie? I wychodzimy i nagle do klatki, bo one były w takich klatkach. I do drzwi tej klatki podbiega właśnie Kofi. I on miał jeszcze ten taki kołnierz, bo on był po kastracji. Więc miał jeszcze taki kołnierz i on biegł centralnie w te drzwi od tej swojej klatki i zaczął po niej skakać. Więc moja mama tak się zatrzymała, tak na niego patrzy, zaczęła go głaskać, ale on naprawdę miał w oczach coś takiego, że no trzeba było mu po prostu zaufać. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Ale w każdym razie właśnie miał coś takiego w oczach. I moja mama tak się w sumie zaczęła, tak patrzy na nią i ona się zaczęła naprawdę tak przekonywać, nie? I tak do tej pani mówi, czy mogłabym, dam go pani jeszcze tego wyprowadzić. No i ona wzięła go na smycz, wyprowadziła go z tej klatki na podwórko. I jakoś tak stoimy. I tak moja mama na mnie patrzy. I tak, no to co, bierzemy. A ja takie, co?
Bo to ta, ja naprawdę totalnie nie. Ja byłam przekonana, że ona się nie zgodzi. No bo moja mama jest taka, że po prostu takie spontaniczne decyzje to jej nie przychodzą raczej. Więc ja byłam święcie przekonana, że no coś zastanowimy. Szczególnie, że to było tak, że moja mama wyjeżdżała na następny dzień na jakieś targi na 4 dni i po prostu jej by nie było w domu, nie? W ogóle, więc już totalnie. No i takie co, bierzemy? A ja takie, ale co bierzemy? No, no psa! I tak patrzę na mojego tatę, bo on też był przekonany, że jednak no nie. No ale w każdym razie właśnie się moja mama zgodziła. Pojechaliśmy do po miski jeszcze do zoologicznego i po karmę, po to wszystko. No i wzięłyśmy Kowka. On miał już ściągane, bo ogólnie gdybyśmy na przykład wzięli go 2 dni wcześniej, to jeszcze byśmy nie mogli po prostu go wziąć, bo miał ten kołnierz jeszcze taki, on był po kastracji, więc nie moglibyśmy. Ale na szczęście ściągnięty, więc ściągnęli nam ten kołnierz. I no, wzięliśmy go po prostu do domu, ale ogólnie jest bardzo kochany, kocham go do dzisiaj. Nie, jest ze mną taki mały mój orzeszek. No, na razie śpi mi na kolanach. No, więc to była historia mojego psa, takiego mojego Kowka. Jeśli chodzi o branie psów, jeśli na przykład chcesz mieć psa i namawiasz rodziców, to serdecznie polecam schronisko. Jeśli zależy ci na jakimkolwiek psu, że wiesz, że będziesz się nim opiekować, wiesz, że będziesz go kochać, to schronisko naprawdę serdecznie polecam. Ja byłam akurat w schronisku w Raciborzu, no bo mieszkam tutaj, więc i to schronisko naprawdę, naprawdę uwielbiam. Ja tam w ogóle chodzę czasami, żeby wyprowadzać te pieski, żeby one trochę poczuły. Bo tam można ogólnie chodzić i wyprowadzać, także no, serdecznie polecam. Z tego co wiem, to najpierw trzeba przyjść właśnie z opiekunem jakimś dorosłym, wypisać, on ci musi wypisać oświadczenie na to, że możesz sam wyprowadzać te psy i wtedy jak masz już to oświadczenie tam, to jak przyjdziesz sam, już bez opiekuna, oczywiście jak nie masz skończonych 18 lat, nie? To możesz przyjść i wyprowadzać sam te pieski. Jeśli nie masz tego oświadczenia, to musisz niestety z opiekunem jakimś powyżej 18 lat. No i to by chyba było na tyle. Nie, Kofi? Kończymy? Ja się bardzo dobrze bawiłam nagrywając to, bo było dosyć śmiesznie, nie? Z tobą i trochę się tak odświeżyłam sobie pamięć, jak to było. Zapraszam oczywiście... Poszedł sobie. Zapraszam oczywiście na wszystkie moje social media, gdzieś tu się będą wyświetlać, albo oczywiście są w opisie. Na mojego Snapa, gdyż będzie tu bardzo dużo, bo jak już mówiłam, jadę na kolonie. Wiem, że teraz nie było długo na Snapie, ale miałam telefon w naprawie, to wszystko też będę wyjaśniać. Także no, zapraszam na te resztę moich social mediów, łapujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i co? Ja jadę na wakacje i żegnam się z wami. Pa! I powiedz papa. Pa.